Uważa pan, szanowny panie Wokulski, ja tak czasami myślę, no nie mówię to, nie mówię tego z własnego doświadczenia, bo moja narzeczona jest najszanowniejszą kobietą, ale ja tak myślę, że kobiety niekiedy nas zwodzą. Tak, niekiedy. Może to nie jest ich wina, ale trzeba przyznać, że niekiedy pozwalają się bałamucić zręcznym intrygantom. O, pozwalają. A nie sądzi pan, że należałoby temu zapobiec? W jaki sposób? No, choćby usuwając kobietę od stosunków z intrygantami. Można kobietę usunąć od intrygantów, ale czy podobna uwolnić ją od własnych instynktów? Co pan poradzisz, jeżeli ten, który w pańskich oczach jest tylko bałamutem czy intrygantem, dla niej jest samcem tego, co ona gatunku? Jaka walka jest tu możliwa z prawem natury, wobec którego suka, choćby najlepszej rasy, nie pójdzie za lwem, a za psem? Psy, baronie, psy stanowią jej gatunek. Więc według pana nie ma rady. Dziś żadnej.